Do czego służy alkohol? Alkohol jest wynalazkiem ludzkości, ułatwiającym przeżycie w tym ciężkim świecie. Czyli alkohol służy przede wszystkim do zabawy. Bo jak się człowiek napije, to mu jest się łatwiej bawić. Czyli alkohol służy do szczęścia. Jest produktem, który człowiek wymyślił po to, aby być szczęśliwym. I to przekonanie, podobnie jak wiele innych bzdur, ciągnie się przez wieki. Ponieważ alkohol utrudnia bycie szczęśliwym. Alkohol pozwala, owszem, przez jakiś czas odczuwać stan tymwisizmu, ale ten stan tymwisizmu można również wypracować przebywając w celi więziennej lub klasztornej. Ten stan tymwisizmu można również wypracować, zdobyć poprzez związek z ksantyką, co stwierdził Sokrates. Ten stan tymwisizmu można również przy użyciu innych środków osiągnąć. Natomiast to nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Szczęście jest stanem, w którym ja chcę być świadom tego, co mnie otacza, tego, co czuję. Kiedy chcę być w pełni świadom mijającego czasu, tego, jak ten czas przeżywam i chcę nie tylko ten czas wykorzystać, ale chcę go zapamiętać, a nie zapomnieć, nie utrudnić sobie bycie w czasie, bycie w życiu, bycie w sytuacji. I alkohol nigdy nikogo nie uszczęśliwi. Dlatego niech żyje czaj, niech żyje herbata, niech żyje tej. Może być zielona, ale niekoniecznie. Polecam czarną, mocną, pachnącą, przywracającą świadomość, że szczęście to jest to, co my robimy, to, co przeżywamy. Szczęście nie jest unikaniem ani lęku. Bo lęk nigdy nie jest